Witam, WG Witnica, Paweł Kucharski, 14 listopad, prezentacja gołębi, edycja zima 2026, gołębi czarnych i czarnych pstrych. Na pierwszym planie gołąb kolegi Mariusza Andrzejczuka o numerze 12840. Tutaj drugi gołąbek czarny, jest to MWG Mazury o numerze 417. Trzeci gołąbek to kolegi Piotra Bila o numerze 11097. Czarna pstra. Jest to samiczka Bartosza Wachnika o numerze 9658. To jest znowu czarna pstra. Samiczka. Jest to gołąb Bogdana Solskiego o numerze 9779. Tutaj taka biało-czarna, jak to ludzie mówią, tygrys. Jest to gołąb księdza Łukasza Śliza o numerze 13402. I na górze trzeci rząd, gołąb numer 7. Jest to gołąbek Mariana Miłoszewskiego o numerze 10154. A tutaj jest taki czarny samczyk z białym piórkiem w ogonie. Jest to gołąb Mariusza Kulasy o numerze 2017. I ostatni, dziewiąty gołąb. Jest to gołąb, tak nie za bardzo go... Jest to gołąb z teamu Udo Hins, Andreas Machlow. O numerze 11613 na polskiej obrączce. Ale gołąb jest oryginalny, niemiecki. Bliska, trochę za wysoko tą klatkę te położyłem na trzecim rzędzie, ale coś tam widać. Może ktoś zobaczy numery, czy się zgadzają na obrączce. Tutaj teraz niżej. Jest to część druga, prezentacja gołębi czarnych i czarnych pstrych. Dodam jeszcze w tym filmiku, że będzie zmieniony trochę regulamin. Co prawda nie lubię takich rzeczy robić, żeby to zmieniać, ale póki nie zaczniemy lotów treningowych, będzie tam taki aneks do regulaminu, że pierwsze 5 lotów treningowych, znaczy w którymś tam punkcie było, że lotnik będzie liczony z 10 lotów, czyli z 9 lotów treningowych i 10 lot finałowy z zelów. Po namowie tutaj kolegów, żeby zrezygnować z tych krótkich odległości, żeby nie liczyć się z tego lotnika, postanowiłem, że 5 pierwszych lotów treningowych, mościczki, mościce, kamień, kamień i kamień, nie będą liczone jako do klasyfikacji AS. Dopiero gołębie od miejscowości Kostrzyn, czyli 4 razy Kostrzyn i 5 lot finałowy Zelow, z tych lotów, czyli z 5 lotów, wyliczymy tutaj najlepsze lotniki. Zdecydowałem się na to, ponieważ rzeczywiście tak to wygląda, że z tych krótkich odległości bardzo często przelatywały gołębie pierwsze i siadały na dach. No nie zawsze tak było, ale często na przykład jakieś takie gołębie ze słabą kondycją, że nie chce za długo latać, nadleciał nad gołębnik, siadł, wskoczył i wygrał lot treningowy z takiej bliskiej odległości. A gołębie, które miały chęć jeszcze sobie polatać, latały nad gołębnikiem niekiedy i do godziny. Więc żeby to było takie już prawdziwe i uczciwe, postanowiłem, że 5 lotów pierwszych będą oczywiście lecieć na wyniki na żywo, ale dopiero od miejscowości Kostrzyn, czyli 4 razy Kostrzyn i Zelów, z tych lotów będą liczone gołębie do klasyfikacji najlepsze lotniki i na te 5 ostatnich lotów gołębie będą koszowane. Więc tu jeszcze chodziło o to, że jeżeli bym wkładał bez koszowania, no mogła być taka możliwość, że na przykład na trzeci dzień doleciał jakiś gołąb lub z dnia poprzedniego na oblocie gdzieś zaginął, no i by przyleciał w trakcie, jak tamte przylatują, i by były tylko kłopoty. Więc żeby to wyeliminować,
Jeszcze raz powtórzę, że 5 lotów pierwszych są bez koszowania, lota treningowe. Na system wyniki na żywo będzie można oglądać, ale nie liczę się do klasyfikacji AS. Dopiero od miejscowości Kostrzyn, czyli 4 razy Kostrzyn i 5 lot finałowy Zelow, będą wyliczone z tych lotów najlepsze lotniki i na te 5 ostatnich lotów gołębie będą koszowane. Więc wtedy tylko i wyłącznie odbije się gołąb, który został zakoszowany na dany lot. Na tym dziękuję. Paweł Kucharski.